Zapraszamy do obejrzenia trzeciej części opowieści o Radziwiłłach z ziemi serockiej. Opowiemy Państwu o niezwykłym człowieku, który zginął bohaterską śmiercią, służąc ojczyźnie. Przedstawimy Państwu losy Konstantego Radziwiłła, ostatniego właściciela dóbr ziemskich w Zegrzu i Pałacu w Jadwisinie. W końcowej części filmu opowiemy o potomkach Konstantego. Zapraszamy. Konstanty Mikołaj Radziwiłł, trzeci z synów Macieja i Róży, urodził się 10 lipca 1902 roku w Sichowie. W 1920 roku ukończył gimnazjum należące do koła szkolnego imienia Stanisława Kostki w Warszawie. Później wyjechał do Belgii, gdzie studiował na Akademii Handlowej w Antwerpii. Po powrocie do Polski odbył służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 24 sierpnia 1927 roku Konstanty poślubił hrabiankę Marię Żółtowską. Ślub odbył się w majątku rodziców Panny Młodej, Leona i Anny Zmężyńskich, w Niechanowie koło Gniezna. Pałac w Niechanowie, w którym odbyło się wesele, został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Przez wiele miesięcy mieszkał w nim Józef Wybicki, twórca hymnu narodowego. W ramach podziału ojcowizny Konstantemu przypadły dobra Zegrze. Zamieszkał z żoną w pałacu w Jadwisinie, wybudowanym przez jego dziadka Józefa Macieja Radziwiłła w 1898 roku. Maria i Konstanty Radziwiłłowie mieli trzech synów. Wszyscy urodzili się w pałacu w Jadwisinie. Krzysztof Maciej przyszedł na świat 17 sierpnia 1928 roku. Jan Maciej Mikołaj urodził się 5 lutego 1930 roku, a Albert Hieronim 14 lipca 1931 roku. Maria i Konstanty byli bardzo zgodnym małżeństwem. Oboje piękni i inteligentni. Skromni, bogobojni ludzie. Chętnie pomagali potrzebującym. Tak zostali zapamiętani. Był to cudowny człowiek. Na buzi był pociągły, w kolorkach jak 16-letnia dziewczynka. Mówię panu, aż mnie się łzy teraz pokazują. Jak on pięknie wyglądał, jak on rozmawiał tak... Bardzo taki miły był, tak? Tak, bardzo, bardzo miły. Ta pani Radziwiłłowa to rozdawała co miesiąc, to rozdawała różne podarki, bo z tego Serocka przychodzili, ta nie ma dla dzieci, ta ubranka nie ma, ta bucików nie ma, tam tego, to co miesiąc to podobno do 200 osób nieraz dała wszystko. I powiem jeszcze taką rzecz, że, bo to opowiadała ta pani, która dostała te buciki na tym, na chłopaczków, miała dwóch i pokazała, że zima idzie i ona nie ma na te buciki, bo to bezrobocie było przed wojną, bieda była. To ona tych biednych tak opatrywała. No i także chciała te buciki. No tak. A mieli, było ich czterech chłopców, Radziwiłł. Zawołała jednego i mówi, chodź no tutaj, mówi do mamy, on przyleciał, mówi, zdejmij te kamaszki, mówi, bo oni latali tam, zdejmij te kamaszki, mówi, to dasz koledze temu te kamaszki. Mamusiu, mówi, ale a ja w czym będę chodził? Teraz jest ciepło, to możesz polatać i boso. Takie... No to byli ludzie, że powinni żyć i żyć i żyć. Spokojne życie w Jadwisinie przerwała II wojna światowa. Konstanty, jako oficer rezerwy, został zmobilizowany i przydzielony do 13. Eskadry Obserwacyjnej. Latał jako obserwator. Z kolei Maria już na początku września 1939 roku uciekła z dziećmi do Warszawy, ponieważ do Serocka szybko zbliżali się Niemcy. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Maria wróciła do Jadwisina. Potem dołączył do niej Konstanty, ale Niemcy nie pozwolili im zamieszkać w pałacu. Rodzina była zmuszona skryć się w domku na obrzeżach Jadwisińskiego Parku. Ale nie to było najgorsze.
6 października 1939 roku Konstantego aresztowano i osadzono w więzieniu w Pułtusku. Dzięki arystokratycznym koneksjom udało się go uwolnić. Podobno nastąpiło to za wstawiennictwem króla włoskiego Wiktora Emanuela III, a pośredniczyła w tym Lucjana Frassati Gawrońska, Włoszka, żona polskiego dyplomaty, kobieta o niezwykłych możliwościach i znajomościach. Wczesną wiosną 1940 roku rodzinie nakazano opuścić Jadwisin. Po zamarzniętej Narwi przedostali się do Arciechowa, zabierając tylko małą część dobytku. Przez kolejne lata mieszkali w Gajówce na terenie swoich lasów. W 1941 roku Konstanty włączył się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej należał do 3 batalionu 1 rejonu legionowo 7 obwodu Obroża i przyjął pseudonim Korab. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził grupą dywersyjną operującą w rejonie Beniaminowa, Nieporętu i Brudna. W połowie sierpnia 1944 roku na jego żołnierzy zaczęła się obława. Ja 18 poszedłem tam z kolegami, to już nam Radziwiłł powiedział, że kto może być w domu, to tego. I przenocowaliśmy tylko i we wtorek śmy już odeszli. A ja nadal łącznikiem, jak byłem, tak nadal byłem i mnie po prostu powiadomił, że w piątek mam przyjść, bo to dzisiaj wtorek, to już nie, a w piątek mam przyjść z rozkazami od naszego dowódcy. Ja w piątek poszedłem, to już była obława zrobiona na nas. Już Niemcy, jedni po prostu padali, drudzy się podnosili i do przodu. Porucznika Radziwiłła aresztowano 19 sierpnia 1944 roku w domu sierżanta Michała Klimowicza, pseudonim Komar, w lesie w okolicach dzisiejszego Michałowa Reginowa. Przewieziono go do Koszar w Zegrzu, gdzie został przez Niemców rozstrzelany prawdopodobnie 14 września. O zamordowaniu męża Maria dowiedziała się od miejscowej ludności. Miejsca pochówku jednak nikt nie znał. Szczątki porucznika Koraba odkryto przypadkiem w maju 1969 roku w czasie remontu strzelnicy w Zegrzu. Wiem, pamiętam, że wykopaliśmy czaszkę, która była przestrzelona. W czaszce, nie pamiętam, czy to dzielnie było, czy w każdym razie zęby, gdzie był mostek złoty oraz jakby fragment medalionu wisiorka, gdzie w środku była zwinięta taśma, jakby amulet. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że jest to już miejsce dość wyeksploatowane. Zgłosili to lekarzowi dyżurnemu, nie pamiętam nazwiska, co z tym zrobić, no bo coś trzeba było z tym zrobić, no nie można było tak wziąć i ewentualnie zakopać, czy zostawić tak sobie luzem. No polecił nam, żeby zgłosić to oficerowi dyżurnemu, jakiś worek mieliśmy na te fragmenty szkieletu, no i wykonując polecenie oficera dyżurnego złożyliśmy to znalezisko w wskazanym miejscu. No i po 25 latach, w 69 roku, nagle zadzwonili do mnie z wojska i powiedzieli, że znaleźli grób mego męża. I znaleźli kości, a przy tych kościach znaleźli taki mały medalionik z relikwium. Konstanty Radziwiłł został pochowany na cmentarzu w Serocku. Pożegnało go wielu mieszkańców Serocka i okolic, towarzysze broni,
przyjaciele i rodzina. Kamień polny na grób znalazła pod Nieporętem żona Maria i kazała na nim wyryć inskrypcję kończącą się biblijnym cytatem. Potykaniem dobrym potykałem się, zawodom dokonał. W 2016 roku w pobliżu miejsca znalezienia szczątków Konstantego w Zegrzu powstało miejsce pamięci, tablica pamiątkowa i mural. W jego odsłonięciu brała udział rodzina bohatera. Konstanty został pośmiertnie mianowany majorem oraz odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Maria z dziećmi mieszkała po wojnie w Warszawie. Z determinacją opierała się przykrej dla niej komunistycznej rzeczywistości. Wytrwale walczyła o dobro synów. W rodzinie zyskała przydomek Niezłomna. Majątek ziemski należący do Marii i Konstantego został po wojnie znacjonalizowany, a pałac z parkiem trafił w ręce Ministerstwa Oświaty, a potem we władanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stał się ulubionym miejscem wypoczynku długoletniego komunistycznego premiera Józefa Cyrankiewicza. Rodzina odzyskała pałac dopiero w 2016 roku, ale Radziwiłłowie nie są już jego właścicielami. Maria Radziwiłłowa dożyła sędziwego wieku, otoczona liczną rodziną. Na zdjęciach z 80. i 90. urodzin księżnej widzimy wielu członków rodu, jej potomków, ale też licznych krewnych. Maria Radziwiłłowa zmarła 7 sierpnia 1999 roku w Warszawie. Została pochowana przy mężu, na cmentarzu w Serocku. Na końcu filmu opowiemy Państwu o potomkach Alberta, najmłodszego syna Marii i Konstantego Radziwiłłów. Dzieci, wnuki i prawnuki Alberta są dziś najbardziej związane z ziemią serocką. Często bywają na różnego rodzaju gminnych uroczystościach. Albert Radziwiłł ożenił się 2 marca 1957 roku z Anną Czartoryską, urodzoną 14 lipca 1932 roku w Konarzewie, córką Romana i Teresy Zamojskich. Ślub odbył się w Puszczykowie w Wielkopolsce. Urodziło im się troje dzieci. Konstanty Mikołaj, 9 stycznia 1958 roku, Zofia Maria, 21 czerwca 1959 roku oraz Maciej, 22 lutego 1961 roku. Rodzina jest bardzo liczna. Konstanty i Joanna z Dąbrowskich mają 8 dzieci i 18 wnucząt. Zofia z mężem Aleksandrem Bocheńskim mają 7 dzieci i 13 wnucząt. Maciej i Maria z Radziwiłłów mają 5 dzieci i 2 wnuczki. Na tym kończymy opowieść o Radziwiłłach z ziemi serockiej. Rodzina zapisała się trwale w naszej lokalnej historii. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa jej losami.